Jest dzisiaj bardzo gorąco. Nie wiem jak u Ciebie, ale u nas w Poznaniu na termometrach grubo ponad 30 stopni. I chyba takie momenty przypominają nam o tym, że nie da rady żyć bez wody. Tak po prostu, no. Bez jedzenia może wytrzymasz tydzień, może dwa, ale bez wody to maksymalnie można wytrzymać naprawdę kilka dni. A w ogóle, jeżeli jest bardzo gorąco, to już można powiedzieć kilkanaście godzin. No, może 72 maksymalnie. Mówię o tym dlatego, że przeżywamy niedzielę Trójcy Świętej, a jeden z ojców Kościoła przyrównał Trójcę Świętą do wody. No bo woda ma trzy różne stany skupienia, tak? Stan gazowy, stan stały i stan płynny. I myślę, że w ten sposób on sobie wyobrażał Trójcę Świętą. Święty Patryk, patron Irlandii, z kolei mówił, że Trójca Święta to jest jak kończyna, tak? Że kończyna jest jedna, ale ma zazwyczaj trzy listki. I myślę, że Trójca Święta to też takie pokazanie nam, jak, w jaki sposób mamy dziś tworzyć Kościół. To jest ważna sprawa. Chciałbym, żebyś o tym pomyślała, czy pomyślał szczególnie. Papież Franciszek mówi, że dziś jako Kościół mamy patrzeć na Trójcę i się od niej uczyć, bo między osobami Trójcy jest doskonała miłość, pokój, jedność, jest dialog. I jeżeli chcemy tworzyć dojrzałą wspólnotę Kościoła, to mamy się wpatrywać właśnie w Trójcę Świętą i starać się tak żyć, żeby i między nami, rozumiesz, był pokój, nie było kłótni, żeby nie było jątrzenia jadów, żeby była jedność, żebyśmy mówili jednym językiem, żebyśmy siebie miłowali, bo przecież osoby wewnątrz Trójcy miłują siebie w sposób doskonały. Żebyśmy ze sobą dialogowali, no bo przecież osoby Trójcy ze sobą dialogują. I jeszcze jedno. Trójca przyszła, jest na świecie także dla człowieka. Ona wychodzi do człowieka. Przecież Duch Święty uzdalnia nas, żebyśmy żyli pięknie, dobrze, święcie. Jezus Chrystus wcielił się, stał się człowiekiem. I to jest taka informacja dla nas, że Kościół nie ma być tylko zasklepiony na siebie nawzajem, na ludzi, którzy są tylko wewnątrz Nim, wewnątrz Jego, ale jest po to, żeby wychodzić do innych, żeby innych zapraszać do życia wewnątrz. Więc żyjmy w ten sposób, aby ludzie chcieli do nas przychodzić, aby chcieli dzielić z nami życie. Więc to się tylko uda wtedy, kiedy popatrzymy na Trójcę i będziemy się od niej uczyć właśnie jedności, pokoju, miłości, dialogu. To wszystko jest nam dziś naprawdę bardzo potrzebne.